Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za wsparcie. Jest to lekcja tylko i wyłącznie dla was, dla moich patronów. Dzisiaj pokażę wam genialne ćwiczenie na naprzemienne kostkowanie, a jest nim przygrywka z utworu Bratanki, Gdzie ten, który powie mi. Więc mogliście usłyszeć tą przygrywkę na początku filmu. Można ją podzielić właściwie na dwie części i od razu was zachęcam, żebyście nie ćwiczyli wszystkiego naraz, a raczej dzielili sobie rzeczy, które chcecie pojąć na małe fragmenty. Także pierwsza część, no to jest coś takiego. I to się pięknie zapętla. Prawda? Zaraz przejdziemy do opalcowania. Druga część to jest coś takiego. I drugie zakończenie tej drugiej części, bo jakby całość się powtarza. I power chordy. Więc gorąco zachęcam, zagram wam to jeszcze raz wolno, żebyście spróbowali sobie, patrząc na mój gryf i używając ucha, samemu to transkrybować, żeby to nie było podane na tacy. A jeśli wam się nie chce albo stwierdzacie, że wam to jest niepotrzebne, no to oczywiście macie tabulaturę do tego z podpisanymi palcami i wszystkimi mykami, które zaraz wytłumaczę. Więc jeszcze raz wolno zagram całość. Okej? To, co na pewno zauważyliście od razu, to, że cały czas jest naprzemienne kostkowanie, bezwzględnie. Nie możecie nigdzie oszukiwać, bo przy tempie 160, który jest tempem docelowym tej zagrywki, nie da się oszukiwać. Musicie cały czas łowić naprzemiennym kostkowaniem, więc ręka chodzi dół, góra, bez żadnego wyjątku. Dół, góra, 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 dół, góra. Cały czas naprzemiennie. Jak zaobserwujecie sobie moją lewą rękę, to widać, że ona dość sprawnie porusza się po podstrunicy. Jest to oczywiście wszystko przemyślane pod kątem ekonomii ruchu. Zobaczcie, pierwszy dźwięk na piątym progu zaczynam drugim palcem, więc pierwszy palec ma już swoje miejsce, tak? W tym miejscu robię delikatny slide czwartym palcem na próg ósmy. Tylko broń Boże, nie róbcie tego w ten sposób. Żeby nie było słychać slajdu, ma to być jakby szybkie przeniesienie palca. Jeśli macie z tym problem, lekko go podnieście od struny. Ten slajd ma na celu ułożenie pozostałych palców w takim układzie, żeby miały też dogodny dostęp do każdego progu. Zobaczcie. I na samym końcu riffu znowu następuje slide w dół, czwartym palcem, czyli zobaczcie, zaczynam od drugiego. Drugi, pierwszy, drugi, czwarty, slide czwarty, trzeci, czwarty, drugi, trzeci, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, drugi, trzeci, pierwszy, czwarty, czwarty. Jeszcze raz. Drugi, pierwszy, drugi, czwarty, czwarty, trzeci, czwarty, drugi, trzeci, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, pierwszy, czwarty, czwarty. Ten slajd na końcu ma za zadanie ułożyć rękę poprawnie do kolejnego obrotu, nie? Czyli jakbyśmy to zapętlili, no to mamy... coś takiego. Z kolei druga część jest trochę bardziej skomplikowana. Wszystko macie w tabach, jeśli nie chcecie grać ze słuchu, no to zobaczcie sobie. Tam są też opisane palce. Czwarty, trzeci, czwarty, pierwszy, drugi, pierwszy, czwarty, czwarty. I to miejsce jest kluczowe. Nie próbujcie podkładać tutaj trzeciego palca, bo on całkowicie wam wywróci układ ręki. Więc robimy tak zwany rolling finger, że kładę
w tym miejscu dość płasko, żeby jeszcze opuszkiem być w stanie sięgnąć do struny G, czyli... Jeszcze raz. I tu dbajcie o to, żeby nie wzbudzać strun, które są niepotrzebne. Starajcie się tłumić wszystko poprawnie. Prawa ręka mniej więcej opiera się na strunach basowych. Lewa dba o to, żeby struny wiolinowe nie dzwoniły, więc... I potem prosta sytuacja. Drugi, pierwszy, drugi, pierwszy, czwarty, drugi, pierwszy, drugi. Jedyny problem w tym riffie to jest to, żeby zachować naprzemienne kostkowanie tu. Zobaczcie, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Bezwzględnie, a w tym miejscu roll. Czwarty, czwarty. Nie róbcie tak, bo to wam totalnie zburzy układ ręki, dobra? Więc jak to ćwiczyć? Najlepiej dzielić sobie na małe fragmenty. Powiedzmy, zacząć sobie od czegoś takiego. Potem wziąć kolejny fragment. Bardzo powoli, dokładnie. Najpierw palce muszą znać swoje miejsce, czyli nie próbujcie grać tego od razu w szybszym tempie i latać w ten sposób. Ułóżcie rękę tak, żeby każdy palec miał doskonały dostęp do progu. Zauważcie, że jeśli chcę przejść do drugiej części tego riffu, czyli do tego, to nie robię tego slajdu, jest coś takiego. Zostaje tutaj trzeci palec, bo czwarty ma doskonały dostęp do tego dźwięku. Ok? Czyli to wszystko ma jakiś sens. Wszystko ma jakiś sens. Jest to ćwiczenie, które bardzo, bardzo dobrze wchodzi, jeśli chodzi o naprzemienne kostkowanie. Na sam koniec krótka analiza tego riffu. Cóż to jest? Jaka to skala? Skąd to się w ogóle wzięło? Zauważcie, że jakbyśmy sobie podzielili takt, oczywiście tradycyjnie na ćwierć nuty, a to byłyby nasze szesnastki, czyli tak macie w tabie napisane, to na uderzenia metronomu, czyli na raz, dwa, trzy, cztery, znajdują się dźwięki akordowe. Patrzcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jest to nic innego jak akord G-moll zwykły. A to wszystko, co dzieje się dookoła, to są tak zwane dźwięki przejściowe, czyli jest ograny akord G-moll okalony. okraszony dźwiękami przejściowymi, czyli mamy półtonowe przejścia. G. B flat. D, D, G, B flat, D, D i potem mamy co? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy G, B flat, F, C. Czyli jakie to są akordy? Znowu G-moll, a potem jest F-dur, czyli mamy la ru 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 ra 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 ru ta ru ru ra 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 rum da ru ru ra 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 ru ta ru 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 ta ra 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 ta ra 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 ra. Prawda? Czyli ta zagrywka jest bardzo misternie zrobiona. Mamy dźwięki akordowe na mocne części taktu, na uderzenia metronomu i dźwięki przejściowe, chromatyczne, czyli półtonowe przejścia między dźwiękami tymi akordowymi w tych słabszych częściach taktu. Więc to jest właściwie tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dzisiaj bezgłowa lekcja specjalnie dla patronów. Ćwiczcie sobie naprawdę w wolnym tempie. Zobaczcie, ja zaczynałem od tempa 80, z tego co pamiętam. Możecie nawet wolniej, możecie sobie ustawić metronom tak, żeby uderzał równo z waszym graniem, czyli ja zaczynałem od takiego tempa mniej więcej.
Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrać w takim. Okej, okay. Łapiecie co chodzi? Nie spieszyć się, dokładnie każdy palec tak jak na tabulaturze, pilnować naprzemiennego kostkowania, powolutku, zwiększać tempo, nie spieszyć się nigdzie i myślę, że to ćwiczenie pozwoli wznieść wasze naprzemienne kostkowanie na wyższy poziom. Uwierzcie mi, że to jest bardzo trudne i sam jeszcze dalej z tym walczę, ale już udało mi się dobić do 160, jeszcze nie w pełnym komforcie, ale myślę, że to kwestia może tygodnia, dwóch i będę to grał 100 na 100. Bardzo wam dziękuję za uwagę, moi patroni drodzy. Tutaj Bazok, dopiero teraz się z wami witam. Bardzo wam dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie, trzymajcie się ciepło i niebawem się pojawi kolejna lekcja dla patronów. Już jesteśmy blisko progu 500, więc jeśli dołączą się do nas ludzie i uzbieramy ten próg, to będzie jeszcze jedna ekstra lekcja w miesiącu. Więc to jest pierwsza miesiąc luty. Dzisiaj jest 31 stycznia, ale wrzucam to na poczet lutego. Pobierzcie sobie tabulatury, ćwiczcie, działajcie. Ja trzymam za was kciuki. Gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!